looking back at the world from another level, you know what I mean? Multiple gunshots, lit a block, the fun stops. Niggas was calling cops, people shot, nobody stopped. I wonder when the world stopped. Came in last night, you get shot. While the whole block staring, I will never understand this society. But they try to murder me, then they lie to me. Product of a time, pre, all my homies try to weed. Now the little baby's crazy, raised on fantasy. Tell me when my enemies flee, when they see me. Believe me, even thugs gotta learn to take it easy. Listen, to the intimacy, shut your heart for a plan. We turn it bad boys to grown man. Now I was raised as a young black male. In order to get paid was to make crack sales. Caught a nigga, so they send me to these overpacked jails. In a cell, counting days in this living black. Hell to the end, my friends, I'm seeing nothing but my dreams coming true. While I'm staring at the world through my rear view. They got me staring at the world through my rear view. Go up to the screen, God, he can't hear you. I can feel your heart beating fast, cause it's time to die. Zostałem zastrzelony. Czułem, że tak będzie, bo wielu ludzi mnie nie lubiło, ale nie sądziłem, że stanie się to w tym momencie. Jestem zaskoczony, ale szczęśliwy. Wszystko w rękach Boga. Jestem wdzięczny Bogu za wszystko, co mogłem zrobić. Patrzymy na śmierć samolubnie. Koleż zmarł, jakie to smutne. Czemu? Jest z dala od wszelkiego zła. W najgorszym razie jest tam, gdzie nicość. W najlepszym jest aniołem albo duchem. Co w tym złego? Całe życie chciałem być jak anioł. Chciałem pomagać. I mogę to robić. Jestem artystą. Nie muszę mówić prawdy. Wystarczy, że opowiem historię, trafię do ciebie, wzruszę, a potem wyciągnę morał. Oto moje życie. Opowieść o ambicji, przemocy, odkupieniu i miłości. Tupac, Zmartwychwstanie. W życiu różni ludzie odbierali mnie różnie. Niektórzy mówią, że byłem zbirem i gangsterem. Inni wspominają mnie jako poetę i urodzonego przywódcę. Ale ja mówię, sądź człowieka po jego czynach, przez całe jego życie, od początku do końca. Przeszłość tworzy przyszłość. To przeznaczenie. Przemówcie bębny. Opowiedzcie prawdę. Mama była czarną panterą. Była działaczką. Władza dla ludu. Czarni się doskonalą. Miała wysoką pozycję w panterach. Niesłychane, gdyż panował wtedy seksizm, nawet wśród panter. Mam swoje korzenie w tej walce. Nadano mi imię po wodzu Inków z Ameryki Południowej, Tupac Amaru. W języku tubylców znaczy to mędrzec, wojownik, myślący koleś. W Ameryce Południowej pokochają mnie. Mój ojczym, Motulu Shakur, był również znanym rewolucjonistą. A ojciec chrzestny, Geronimo Pratt, zajmował czołową pozycję w panterach na zachodnim wybrzeżu. Można uwięzić rewolucjonistów, ale nie rewolucję.
Matka, podobnie jak Fred Hampton, Mark Clark, Harriet Tubman, torowała drogę przyszłemu pokoleniu. Wejdźcie, mali bracia, siostry, siadajcie i jedzcie. Niektórzy biali pomagali. Ale nadal panował rasizm. Gdy pantery uderzyły, rząd spanikował. Uważano, że pantery są zagrożeniem dla społeczeństwa. Pamiętajcie, że w tym kraju był Edgar Hoover, który miał za zadanie zniszczyć wiarygodność każdego czarnego. Władza dla ludu. Robiono naloty na domy panter, zwłaszcza tych, którzy mogli najbardziej zaszkodzić jako mówcy. Wpadli, przystawili matce broń do skroni i powiedzieli: nie ruszaj się, jesteś aresztowana. Traktowali ją jak zwierzę. Matka była wtedy w ciąży. W sądzie broniła się sama. Groziło jej 300 lat więzienia. Jedna czarna, ciężarna kobieta wygrała sprawę. Taka jest siła czarnych kobiet. Miesiąc po wyjściu z więzienia urodziła mnie. Życie płodowe spędziłem w więzieniu. Z dzieciństwa pamiętam jedną chwilę spokoju. 3 minuty później się skończyła. So pretty, his parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. Początkowo buntowałem się, bo matka działała i nie spędzaliśmy czasu razem. Przemawiała, biegała po koledżach. Czułem, że ona bardziej dba o ludzi niż o rodzinę. Potem miała dla mnie więcej czasu. Byliśmy jak matka i syn, naprawdę blisko. Matka jest wyrozumiała, troskliwa, bardzo ludzka. Często się myli, ale rozmawiamy o tym. Nauczyła mnie życia wśród ludzi, rozumienia społeczności. Ja i siostra byliśmy dobrze wychowani, ale nie mieliśmy pieniędzy. Bieda to nie żarty. Gdyby wszystko zależało tylko od norm moralnych, od stosunku do ludzi, bylibyśmy milionerami, bogaczami. A tak? Byliśmy bez grosza. Nie mogłem mieć tego, co chciałem. Jeśli czegoś nienawidziłem, to właśnie nędzy. Ty i ja urodziliśmy się w Harlemie. Gardząc Harlemem, gardzisz nie tylko nami, ale i rodzicami. Mój prawdziwy ojciec był czarną panterą, ale w dzieciństwie o tym nie wiedziałem. Ojczym był gangsterem, zwykłym oszustem. Mama miała dziecko, wcale o nie nie dbał. Dawał mi tylko pieniądze, ale był kryminalistą. Przychodził, przynosił mi pieniądze i wychodził. Możesz iść do Harlemu na urodziny z przyjaciółmi, ale my tam nie pasujemy. Biali lubią to słyszeć, ale nie cierpię tego mówić. Wiem, że gdybym miał surowego ojca, zyskałbym więcej pewności siebie. Matka nie umie zrobić tego tak jak mężczyzna. Nie umiała mi pokazać, na czym polega męskość. Trzeba mężczyzny, by nauczył, jak być mężczyzną. Jako dziecko byłem zamknięty w sobie. Dużo czytałem, pisałem wiersze, prowadziłem pamiętnik. Całe dnie siedziałem przed telewizorem. Oglądałem ludzi w tamtym udawanym świecie. Wiedziałem, że mogę do niego należeć, jeśli też będę udawał. Lubiłem Arnolda z serialu Different Strokes. Podobało mi się takie życie. Oglądałem i naśladowałem. Pomyślałem, gdybym został aktorem i grał tak jak oni, miałbym trochę radości.
Dziękuję, Mr. D. Udając, że mam dużą rodzinę, nie czułbym się samotny. Po raz pierwszy wystąpiłem w Teatrze Apollo. Jesse Jackson kandydował w 1984 na prezydenta. Zbierał fundusze. Grałem Travisa z Raisin in the Sun. Gdy kurtyna poszła w górę, złapałem bakcyla, jak to mówią. To jest to. Lepsze niż seks, pieniądze. Pragnę tego. Wynieśliśmy się z Nowego Jorku, bo matka straciła pracę. Przeprowadziliśmy się do Baltimore. Głupie miasto. Ma najwyższy wskaźnik zabójstw dokonywanych przez czarnych na czarnych. Wstąpiłem do Baltimorskiej Szkoły Artystycznej. Nastały dobre czasy. All the same, no matter time or place. They don't understand that us kids are going to make some mistakes. So to you other kids all across the land, there's no need to argue, parents just don't understand. Spędziłem tam 3 lata. Poznałem przyjaciół takich jak John Cole i Jada Pinkett. Uwielbiałem te zajęcia, wszystkie. Teatr. Balet, różne rodzaje muzyki, piosenki, które się stały ścieżką dźwiękową mojego życia. Ale w miejscowej szkole jest inaczej. Nie ma wycieczek do teatrów na Broadwayu. Nie czytają tego, co my, nie wiedzą, kto to Shakespeare. Nie mają tych samych przeżyć. Szkoła, do której chodziłem, była głównie dla dzieci białych i bogatej mniejszości. Byłbym zupełnie inny, gdybym się nie zetknął z tymi sprawami. Żyłem w getcie, bez prądu. Czekała nas eksmisja. Chcemy domu, chcemy ogrzewania, chcemy światła, chcemy zajęć dla dzieci. Nie uczą nas, jak sobie radzić z tym światem. Bogacze powinni żyć jak biedacy, a biedacy jak bogacze. I co tydzień się zamieniać. Głód pożera duszę. Prezydent poruszył gniazdo szerszeni, sugerując, że problem głodu wynika z braku informacji, gdzie się zwrócić o pomoc. Jak Reagan może żyć w białym domu, w tylu pokojach, skoro istnieje bezdomność? I on mówi o pomaganiu bezdomnym. Nie wierzę, że w Ameryce ktoś chodzi głodny z powodu odmowy lub niemożności nakarmienia. Ludzie nie wiedzą, gdzie uzyskać pomoc. Dlaczego nie zabierze ludzi z ulicy i nie umieści w białym domu? Wtedy ludzie z ulicy będą go popierać. Nie bezradni, bezdomni. Nie zawsze byli bezdomni. Zrobili coś dla społeczeństwa, a biały dom nie chce się ubrudzić. Dorastać w Ameryce. Kochałem swoje dzieciństwo, ale nienawidziłem biedy. Żyjemy w piekle. Żyjemy w strefie wojny, upchnięci po 80 osób w jednym budynku. Jak tylko wyjdziesz z domu, musisz się bronić. Ci sami przestępcy są postrachem czarnych i białych. Gdy biali czekają na ustawy, my mieszkamy obok zabójcy. Biali go wypuszczają, a on wraca tutaj. Dlatego, że jesteśmy czarni, mamy się stykać z mordercami? Co jest? My też potrzebujemy ochrony. Potem pojechałem do Kalifornii, by uciec przed przemocą. Oh,
W Marin City była jeszcze większa bieda. Wreszcie dostrzegłem, że jedno, co łączy czarnych, to ta bieda. Przekonałem się, że to nie tylko ja. Wszyscy czarni żyli w poniżeniu. Nie tylko moja rodzina. Przenosiny do Baltimore, Oakland, Marin, Nowego Jorku. Bieda pomogła mi poczuć więź z innymi. Nie jestem smutny, nie narzekam. Staram się być optymistą. Wiem, że będzie lepiej. Gotowy? Tak. Fajnie się ubrał. Dobry wybór, ładnie mu w tym. Zaczynamy. Nazywam się Tupac Shakur. Chodzę do szkoły średniej Tamaulipa. Mam 17 lat. Okropne déjà vu. Uganiałem się za dziewczynami, kupiłem auto, sprzęt muzyczny, ale mam świadomość społeczną. Powinny być lekcje o narkotykach, prawdziwa edukacja seksualna, lekcje o brutalności policji, o apartheidzie, o tym, dlaczego ludzie są głodni. Ale nie ma. Jest gimnastyka. Wychowanie fizyczne. Siatkówka. W czym jesteś podobny do matki? Jestem bardzo arogancki. Trzeba nas widzieć, gdy się kłócimy. Ale mama jest moją kumpelą. Choć różnie bywało. Najpierw była matka i syn, potem sierżant i kadet, potem dyktator małego państwa. Potem się wyprowadziłem. Byłem spłukany, bezdomny, paliłem trawkę. Zadawałem się z dealerami, alfonsami, kryminalistami. To byli jedyni ludzie, których obchodziłem. Brakowało mi ojca, męskiego wpływu, a to byli mężczyźni. Fajnie, że czarnochowi dowalą? Spędzałem czas na ulicach. Słowa, których używam, nie pochodzą z ust rodziców, tylko z ust alfonsów, prostytutek, dealerów. Oni stanowili dla mnie wzór. Mama była zagubiona, uzależniona od kraku. Trudna sprawa, bo była moją idolką. Niedawno w Oakland zostałam zapytana przez grupkę dzieci, co robić, jeśli ktoś oferuje im narkotyki. Powiedzieć nie. Byłem bez grosza. Nie miałem forsy na szkołę, więc ją rzuciłem. Muszę zarabiać na życie. Przez 2 tygodnie sprzedawałem narkotyki. Nie umiałem tego robić. Dealerzy opiekowali się mną, dawali kasę i mówili, nie mieszaj się do tego, spełnij swoje marzenia. To byli moi sponsorzy. Marzyłem, żeby zostać raperem, robić muzykę, która płynie z serca. Zacząłem rapować, ale potrzebowałem pieniędzy. That was me. To ja. Paradowałem w slipach i skakałem z lalką. Byłem bezdomny. Trzeba pracować, żeby do czegoś dojść. Szanuję pracę. Shaq przyniósł mi sukces. Jestem wielkonosym, chudym raperem.
Leila przedstawiła mnie Atronowi, menedżerowi Digital Underground. Powiedział, idź do studia. Jeśli Shark G powie, że mu się podobasz, przyjmij cię. Wszedłem, zarapowałem. Jesteś przyjęty. I wyszedłem. Shaq powiedział, jedź w trasę jako technik. Nic wielkiego, ale popracujesz, poznasz ludzi. Zapłacę ci i pozwolę odstawić same song. Tak się zaczęło. Wspominam to z sentymentem. To najlepszy okres w moim życiu. Spójrz. Oberwiesz. DJ, przypieprzę ci. Hej DJ, patrz na tego króla, spójrz jak mój wacek hula. Wolno i szybko umiem rapować, o wszystkim byle laski zarywać. Patron sprzedawał moje demo. Potem nagle skontaktował się z nami Interscope. Córka Teda Fielda, tego multimilionera, słyszała moje demo i jej się spodobało. Powiedziałem, proszę podziękować córce. Z nieznanego rapera stałem się zdobywcą platynowej płyty. Tu Apocalypse Now mówi o młodym murzynie, o nastolatce w ciąży, brutalności policji, o biedzie i o moich własnych problemach. Wszystkie piosenki mówią o bólu wyniesionym z dzieciństwa. Dlatego robię to, co robię. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Czerpię różne inspiracje, podobnie jak Don McLean, Lorraine Hansberry czy Shakespeare. Głębokie historie o ludzkich potrzebach. Staram się mówić o rzeczach, które poruszają naszą społeczność. Raz jestem obserwatorem, raz uczestnikiem. Czasem to tylko alegoria lub bajka z morałem czy podtekstem, jak życie w getcie. Widziałem ofiary kraku, widziałem utratę wszystkiego, biedę. Powiedziałem, zmienię to. Myślę o dobrej analogii, na przykład wojna w Wietnamie. Dzięki temu, że reporterzy pokazywali nam prawdziwe zdjęcia z Wietnamu, wojna się wtedy zakończyła. Inaczej trwałaby dłużej. Podobno nikt nie wiedział, co się tam dzieje. Myślano, że giną bohatersko. Ale ujrzeliśmy horror i powstrzymaliśmy wojnę. To zrobię jako artysta, jako raper. Ukażę żywy obraz mojej społeczności. Liczę, że to powstrzymają. Jestem Tania Hutt. Witam w naszym programie. Mój dzisiejszy gość, zaledwie 20-letni, ma za sobą straszne przeżycia. Portret jego rodziny mógłby być plakatem do najbardziej poszukiwanych. Jego teksty są równie kontrowersyjne jak rzeczywistość, którą widział. Słucham ulicy. Żyłem 20 lat na planecie Ziemi. Oto mój raport. Oto mój okrzyk bojowy. They got me trapped. Nah, they can't keep the black man down. And in my arms.
wrogiem numer jeden jest nieuczciwy policjant. Mnie to nie spotkało. Mówiłem o moich rówieśnikach. Opowiedziałem i potem przydarzyło się to mnie. Przedtem nie byłem notowany. Gdy mój teledysk debiutował w MTV, ja byłem w pudle, bity przez policję. Dzień dobry. Nazywam się John Burris. Jestem tu z moim klientem Tupakiem Amaru Shakurem oraz innymi członkami grupy rapowej Digital Underground, powstałej z połączenia różnych zespołów. Przechodziłem przez ulicę na rogu 17 Broadwayu. Policjanci zatrzymali mnie na chodniku i poprosili o dowód. Pytali o nazwisko. Jeden powiedział: znaj swoje miejsce. Zarzucali mi nieprzepisowe przejście przez jezdnię. Pytałem, czemu się czepiają. Krzyczałem, żeby dali mi wezwanie i puścili. Ocknąłem się na betonie, z głową w rynsztoku, w kajdankach, z zakrwawioną twarzą. Zatrzymane za stawianie oporu podczas aresztowania. To są prześladowania, jak w RPA. Funkcjonariusz Bojawicz uderzał moją twarzą o ziemię, gdy Rogers zapinał kajdanki. Nie było to konieczne. Wystąpiłem o 10 milionów, ale nie mówiono o tym w wiadomościach. Nie pokazywano mnie z rozwalonym okiem i głową. Gdzie są te zdjęcia? W Oakland. Widzisz Tupaka wychodzącego z więzienia w kajdankach, ale nie policjantów bijących mnie po głowie. A ja to widzę. Widzieliśmy, co zrobili z Rodneyem Kingiem. Cały świat widział, co się stało. Opowiem ci, co zrobili Tupakowi Shakurowi. Ten film nic nie znaczył dla policji. Nadal byłem tylko czarnuchem. Widać to w kamerze? Będę miał te blizny do końca życia. Znaj swoje miejsce, czarnuchu. Pozywasz ich o 10 milionów. Widzisz, co się dzieje. Rodney King ciągle walczy o swoje. Mają to na taśmie. Hey, one day I'm gonna bust, blow up on this society. Why did you lie to me? I couldn't find a trace of equality. Poszli na ugodę. Dali mi 42 tysiące. Opłaciłem adwokatów i kupiłem samochód. Zgodziłem się. Mógłbym wygrać więcej, ale byłem zmęczony chodzeniem do sądu. Każdy dolar od policji był dobry. 42 tysiące za nieprzepisowe przejście przez jezdnię? Niezły mandat. Po sprawie ludzie postrzegali mnie jako zagrożenie. Szef policji, wiceprezydent, liderka Krajowej Rady Czarnych Kobiet. Wszyscy przeciwko mnie. Dlaczego? Nie ja wprowadziłem przemoc na ulice Ameryki. Ja postawiłem diagnozę. Co jest? Po juice mój wizerunek stał się jeszcze gorszy. Wszystko zaczyna się teraz. Wszyscy pójdziemy na dno, jeśli nie będziemy się trzymać razem. Nikt nie jest lepszy. Wariat. Casting do Juice to mój kolejny fart. Pierwsza duża rola. Wszystko brałem do siebie. Masz rację. I jestem szalony. Wiesz, co jeszcze? Mam to gdzieś. Biskup jest psychopatą, ale co ważniejsze, jest samotnym, zagubionym dzieciakiem. Jego idolami są faceci tacy jak James Cagney i Człowiek z blizną. Zrobiłem to. Szczyt świata. Gangsterzy typu rozwalić ich ognia. Tak trzeba się wydostać. On wziął swój los w swoje ręce. Dostając rolę, staram się wczuć w postać. Tworzę ją w myślach. Nadaję jej wygląd. Ma moją twarz, ale wymyślam chód, postawę.
Trzeba się wcielić w daną postać. Grałem nawet poza planem filmowym. Nie obchodziło mnie, co ludzie myślą. Patrzyłem na nich z pogardą. Wczułem się w rolę. Biskup, oddaj kopyto. Nie. Co znaczy nie? Dawaj. Jestem już dość dorosły. Nie żartuję. Serio? Grając kogoś naprawdę nim jestem. Nie ma w tym fałszu. Utożsamiam się z nim. Opowiedz o tej postaci. To czarny charakter. Gram siebie, łajdaka, zabójcę, bez ściemy. Zabijam wspólników. Tupac dał czadu. Juice mi pomógł. Nabrałem wiary w siebie, w swoje możliwości. Mój następny gość należy nie tylko do najbardziej utalentowanych, ale także do najbardziej głośnych gwiazd filmowych. Powitajcie Tupaca Shakura. Wiem, co czuję, gdy jestem w strefie. Staram się wydobyć to uczucie. Czemu zawsze się wściekasz? Świetna rola Tupaca Shakura. Czego ode mnie chcesz? Niczego. Fajna jesteś. Zacznijmy od twojego numeru telefonu. Ten 22-letni aktor zagrał już w filmie Juice. Mam nadzieję, że wkrótce go zobaczymy. Grając Luckiego w Poetic Justice, musiałem bardzo się stonować. Lucky jest przeciwieństwem biskupa. Pracuje, jest odpowiedzialny. Opiekuje się córką. Mam dwa oblicza. Mam wrażenie, że jest w dwóch Tupaców. Jesteś wrażliwy, przyjazny, a jednak uwikłany w tyle kontrowersji. Mowa o Tupacu Shakurze, który miał zatarg z kierowcą limuzyny podczas nagrywania The Living Color. Tupac Shakur został zwolniony za kaucją. 22-letni piosenkarz i aktor został oskarżony o postrzelenie dwóch policjantów. Rany nie były poważne. Bójka, która doprowadziła do strzelaniny, wybuchła tutaj podczas Marine Festival. Sąsiedzi mówią, że Tupac nie powinien był wnosić broni. Twierdzą, że się zmienił, odkąd zdobył sławę. Ta zmiana łamie serca. Był bezdomny. Pochodzi stąd. Pomogliśmy mu. Byłem aresztowany 12 razy. Albo przez pomyłkę, albo pechowo, albo bez powodu. Widywałem policję częściej niż chciałem. Wycofali zarzuty, ale przez te sprawy sądowe trudno mi było grać w filmie. Nie byłem profesjonalistą. Miałem talent, ale brakowało mi skupienia. Byłem niedojrzały, nie do opanowania. Harry Connick nie ma nic na mnie. Musiałem nabrać pokory. Tupac może mieć kłopoty. Na łamach magazynu rapowego The Source Tupac mówi o partnerce filmowej Janet Jackson w jej debiucie ekranowym Poetic Justice. Ludzie Janet poprosili go o zrobienie testu na AIDS przed kręceniem sceny miłosnej. Nie wiem, czy to wyszło od Janet, ale chcieli, abym zrobił sobie test przed tą sceną. Powiedziałem, gdybym naprawdę mógł się kochać z Janet, zrobiłbym 4 testy. Ale skoro ktoś inny kręcił z nią taką scenę i nie robił testu, ja też nie zrobię. Wynocha z mojej przyczepy. Przysłali 4 osoby, żeby mnie przekonały. Najpierw producenta, potem czarnego kolesia, potem Johna, potem dziewczynę. Wszystko jedno, kogo przyślecie, nie zrobię testu. To była zniewaga. Mieliśmy dobry kontakt na planie. Jakiego? Zaprzyjaźniliśmy się. Miałem wrażenie, że znam ją całe życie. Ale po zdjęciach to się zmieniło. To było jak film. Nazajutrz po zakończeniu zadzwonię do ciebie. W porządku. Ten numer został zmieniony. Nadal, kiedy się spotykamy, przytulam ją. Kocham kobiety, kocham je namiętnie. Mam ochotę zadzwonić do Prince'a i powiedzieć sztama. Kocham kobiety tak jak on.
Poczekaj. Cały dzień rozmawiałem z dziećmi. Widzę rówieśnice. Bardzo szanuję kobiety. Lubię ich towarzystwo. Umiem się z nimi dogadać. Nie zachowuję się jak drapieżnik. Nie wstydź się. Rumienię się. Silne kobiety mnie nie peszą. Nie podobam ci się. Podobasz, gapię się na ciebie. W telewizji mówią, on patrzy na Tabitę. Nie rób tego. Madonna jest miła. Bardzo mi pomogła. Była naprawdę fajna, jak kumpel. Jasmine Guy mnie wspierała. Jada Pinkett jest moim sercem. Będzie moją przyjaciółką aż do śmierci. Może poderwę cię za parę lat. Zestarzejemy się razem jak Ozzy Davis i Ruby Dee. Zawsze masz miejsce w moim sercu. Może wziąć moje serce, wątrobę, płuca, nerki, krew, szpik, wszystko. Dzięki mamie lepiej rozumiem kobiety niż moi rówieśnicy. Za młodu otaczały mnie silne kobiety. Siostra to mój największy krytyk. Jest bystra i piekielnie zabawna. Matka była despotką. Jeśli wychowuje cię kobieta, będziesz myślał jak kobieta. Ale nie jestem kobietą. Jestem normalnym facetem, najtwardszym czarnym w okolicy. Jestem prawdziwy, ale także miękki. Reaguję ostro, bo jestem bardzo wrażliwy. Dzięki temu zdobyłem sukces i sławę. Nie bądź taki wrażliwy. Zasadniczo Boogaloo. Gram rolę Boogaloo. Skąd się wzięło to imię? Tam siedzi białas. Jak ma na imię ten koleś? Boogaloo. Co za imiona teraz nadają? What you mean you don't know? Round and round, check it go. I get around. The underground just don't stop for hoes. I get around. Zdobyłem sławę i sławnych przyjaciół. Mickey Rourke był przyjacielem. Jest zabawny. Kiedyś pokłócił się z Karą, swoją żoną. Nie wiedział, co zrobić. Radziłem, kup krystal, wybaczy. Powie, o co się kłóciliśmy. Jest dwa razy starszy ode mnie, a ja mu doradzam. Dawałem Bigiemu dużo wskazówek. Notorious Big. Miałem go wtedy za przyjaciela. Mike Tyson jest dla mnie jak brat. Różnimy się tylko tym, że on jest duży, a ja mały. Ale jestem taki sam odważny. Chcę wszystkich powalić. Bracie, byłeś dobry. Świetny występ. Bardzo dziękuję. Lubię, gdy ludzie mówią, dobra robota. Uwielbiam, kiedy mówią, jesteś świetnym aktorem. Tupac, jesteś super. Sława dała mi pewność siebie. Okrzyki tłumu dają mi pewność siebie. Dawaj, Tupac. Tag Life. Teraz jestem niezależny. Wyciszcie. Chcę być na pierwszym planie. Czysto. Zdwoimy i zobaczymy, jak brzmi. Jestem urodzonym przywódcą. Inaczej wszyscy wylecą. Wszyscy na próg. Grać na bębnie na rogu. Nikt nie powie, że jestem zdrajcą.
Nie zmieniłem się. Kocham to. Chociaż grałem z Janet Jackson, bywam na imprezach w dzielnicy. Ludzie nie mogli uwierzyć. Żyję tym. Na imprezie mówią: Boże, to Tupac. Obłęd. Jestem bez ochrony, w ciemności, pijany jak wszyscy. Dzięki temu zachowałem zdrowe zmysły. Dzięki temu tworzę. Moi fani wiedzą, że jestem prawdziwy. Idą do pudła tak jak ja. Rozumieją mnie. Połowa z nich jest biała. Biali słuchają tak samo jak czarni. Ci, którzy podeszli, to autentyczni fani. Kiedyś będą kimś. Zatrudnią moją rodzinę. Ale wielu nie ma dokumentów. Jedni mają pracę, inni są na zasiłku. Jedni są bogaci, inni biedni. Ale wszyscy pozbawieni są nadziei. Biedacy są po mojej stronie. Boję się ludzi, którzy mnie podziwiają. Wyjęty spod prawa. Wyrzutek. Krzyczą. Czuję się nieswojo. Jak sarna złapana w światła reflektorów. Trzeba znaleźć właściwe słowo we właściwym czasie. Było ekstra. Mogłem mówić do czarnych chłopaków w całym kraju o idei nazwanej Thug Life. Nowy rodzaj Black Power. No, biali postrzegają nas jako gangsterów. Nieważne, że jesteś prawnikiem, afroamerykaninem, kimkolwiek. Dla tych drań jesteś gangsterem i czarnuchem. I tak będzie, dopóki nie odniesiesz sukcesu. Jak być człowiekiem, gdy głodujemy? Przejdź się po domach. Jak mamy być ludźmi? Jak mamy być afroamerykanami? Młodzi czarni identyfikują się z Thug Life, ale nie mogłem tego załatwić, nie od razu. Prosimy o komentarz. Thug Life, oto mój komentarz. Co się stało? Thug Life. Masz 14 tysięcy ludzi gotowych zrobić, co chcesz. W całym kraju czekają na twój sygnał. Więźniowie, prawdziwi gangsterzy dzwonią, żebym poprowadził ich ruch. Będzie problem. Kazali mi uważać na język. Chrzanie. Będę miał kryzys tożsamości. Miałem wrażenie, że każdy czarny w Ameryce czeka na moje rozkazy. Chcieli znać mój plan dla młodych czarnych. Byłem przerażony. Mam 22 lata, daję koncerty. Biali chłopcy, Meksykanie, czarni zrobiliby wszystko, co każę. Byłem bezsprzecznie kochany i przerażony. Byłem przerażony, ale tak samo jak Ameryka i ktoś jeszcze. Jestem liberalną demokratką, ja konserwatywnym republikaninem, ale oboje nas niepokoi, w jakim społeczeństwie żyją nasze dzieci. Chcę stanąć na wysokości zadania, chcę poświęcić temu całe życie. Mam plan dla Thug Life. To mój nowy sposób myślenia. Rok 93. Thug Life. Mówiąc tak, nie myślę o przestępcy, który da ci w łeb. Myślę o biedaku, który odnosi sukces, pokonuje wszystkie przeszkody. Tak nie w słownikowym znaczeniu. Dla mnie tak brzmi dumnie. To nie przestępca, lecz ktoś, kto nie ma nic. Choć nie mam nic, chodzę z podniesioną głową, wypiętą piersią. Mówię głośno. Jestem silny. Jestem przeciwko rasowym podziałom. To nie po amerykańsku.
Dlaczego Ameryka nie rozumie tag life? Ameryka to tag life. Czym moje słowa różnią się od słów Patryka Henry'ego, wolność albo śmierć? Czemu mniej warto walczyć o moją wolność niż o wolność Bośniaków? Powinni dać pieniądze do getta. Nawet gangi mogą być pożyteczne, tylko trzeba to zorganizować. Przestawić z destrukcji na tworzenie. Przekonałem więźniów na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, by opracowali kodeks etyczny dla przestępców. Nazywa się Code of Tag Life. Ma powstrzymać przemoc na ulicach Watts, Compton, Chicago, wszędzie. Wszyscy powiedzieli, będziemy przestrzegać kodeksu. Nie będziemy napadać ludzi spoza gangu, handlu narkotykami i nielegalnych interesów. Jesteśmy przeciwko porwaniom, strzelaniu z okien samochodów. Tag Life to nie jest tylko banda szalonych czarnoków. Chcemy patrolować ulice. Wystarczy, żeby każdy z was dał dolara fundacji Tag Life. Te pieniądze trafią do kogoś z waszego sąsiedztwa. Będziemy to robić co miesiąc. Sprowadzę nowych raperów, Snoopa, kogo chcecie. Ale żeby tak się stało, nie może być przemocy. Powoli odzyskamy naszą społeczność, zorganizujemy ją. Sami sobie poradzimy. Trzeba od czegoś zacząć. Nic poza tym nie wiem. Jakie jest przesłanie? Wszyscy odrzuceni, dilerzy, przestępcy będą obok ciebie w pierwszej klasie dzięki twojemu ziomkowi. Znasz labirynt dla myszy. Są tam blokady. I tak jest w społeczeństwie. Pozwolą ci iść, jak daleko zechcesz, ale gdy tylko zaczniesz zadawać pytania i chcesz zmiany, trach, blokada. Nie ma powodu, by taką płytę wydała odpowiedzialna firma. Nigdy dotąd nie posługiwano się muzyką do reklamowania przemocy. Gloryfikuje przemoc, broń i gwałt. Powiedziała, że na domiar złego raper Tupac Shakur jest nominowany do nagrody NAACP Image. Cały świat bał się mnie, a ja nawet nie zacząłem. Nie opracowałem planu. Ci, którzy ukazują przemoc i deprawację na ekranie lub w piosenkach, nie poniosą odpowiedzialności, gdy ten duch rozprzestrzeni się w naszej kulturze. Nie brak mi szacunku do Boba Dola, ale nie wiem, o czym mówi. Ktoś dał mu kartkę, a on czyta. Ale to miły facet. Staruszek gada bzdury. Nie musisz używać plugawego języka. Radio WPGC w Waszyngtonie odrzuciło agresywne i obraźliwe teksty. KACE w Los Angeles także. Krzyczą strzelaj w społeczności, która ma pełno broni. Nie szukam aprobaty czarnej społeczności. Wszyscy do niej należymy. Jestem gangsterem i rapuję o walce z oprawcami. Mój rap jest pełen wściekłości. Myślmy logicznie. Wiem, że w tym hotelu codziennie serwują posiłki. Codziennie pukam do drzwi, aby coś zjeść, a oni otwierają, żebym zobaczył, jak wyrzucają salami, ale mówią, że nie ma jedzenia. Codziennie stoję i śpiewam, próbując się wkręcić. Jesteśmy głodni, wpuśćcie nas proszę. Po tygodniu piosenka się zmieni. Jesteśmy głodni, potrzebujemy jedzenia. Po trzech tygodniach dajcie jedzenie, bo rozwalę drzwi. Po roku się włamuje. Jesteś głodny, masz tego dość. Prosiliśmy 10 lat temu. Prosiliśmy poprzez Pantery, poprzez Ruch Obrony Praw Obywatelskich. Ci, którzy prosili, są albo martwi, albo w więzieniu. Jak myślisz, co teraz zrobimy? Poprosimy? Źle, że dzieci to widzą i naśladują. Tego jeszcze nie rozwiązałem. Ale dobrze, że dzieciak mieszkający z matką uzależnioną od kraku słucha rapu i myśli, to codzienność. Nie muszę się wstydzić.
Kiedy śpiewam, żyję jak gangster, jest beznadziejnie, może ktoś zrozumie to dosłownie. Kieruję te słowa do dzieciaka, który tak żyje i poczuje, że to beznadziejne. Ale innemu może się to wydać wspaniałe. Nic na to nie poradzę. To moda. Wkrótce porzuci tag life. Ten, do kogo trafiłem, to podchwyci. Staram się być odpowiedzialny, ale trudno liczyć się ze słowami. To za ostre, tak nie można. Muszę ufać sercu. Spodziewałbyś się, że splunę? Wyluzuj. To mój nowy styl. Miłego lata. Miłego lata, palancie. Nie mówię, że nie popełniłem błędów. Takich jak to, co powiedziałem braciom Hughes. Pobiłem reżysera filmu Zagrożenie dla społeczeństwa. Czemu to zrobiłeś? To frajer, gnojek. Będzie okazja do repliki. Lepiej teraz. Wyrzucili mnie w chamski, podstępny sposób, więc dorwałem ich na ulicy i dokopałem im. Traktowali mnie jak czarnucha. To nie koniec. Wiem, co o mnie pisaliście. Moja niewyparzona gęba. Pilnuj swoich spraw, ja pilnuję swoich. Robię swoje. Ja daję ci 12 piosenek, ty dajesz mi 12 dolców i kwita. Nie muszę być wzorcem, nie muszę trzymać cię za rękę. Mam niewyparzoną gębę. Mówię, co myślę. Rozmawialiśmy o ludziach z branży, którzy nie kochają swoich ziomów. Tacy jak Spike Lee, Arsenio Hall, Eddie Murphy i reszta. Uważałem, że jestem uroczy, ale byłem niedojrzały, bezmyślny. Michael Jackson, Randy Jackson, Janet Jackson, Paula Abdul. Nie chcę być czarna, ale chcę sprzedawać czarnym. Nie podoba mi się, że mówi, że nie jest czarna. Działam bez zastanowienia. Chciałbym cofnąć to, co mówiłem. Eddie Murphy ma kasę, a nie zrobił nic dla nas. Daje na cele charytatywne. To nie trafia do getta. Wszyscy to wiedzą. Byłem młody i głupi. Wściekałem się na Spike'a Lee i innych. Powiedziałem, że Quincy Jones zadaje się z białymi kobietami. Żałuję tego, nie pomyślałem, że wyrządzam krzywdę. Dorwę was wszystkich na ulicy, będę brutalnym czarnuchem. Miałem kłopoty z prawem. Pan Shakur nie okazuje skruchy. Widzieliśmy jego występ w Yo, MTV Raps. Chwalił się tym. Nie czuł się winny. Mam wyrzuty sumienia. Nie chcę, by sąd myślał inaczej. Chcę tylko mieć szansę naprawienia zła. Zarzuca mi się wiele rzeczy. Ludzie biorą ze mnie przykład. Nie chcę, żeby widzieli mnie w więzieniu. Ogłaszam wyrok. Oskarżony jest utalentowanym człowiekiem, jednakże musi ponieść karę za napaść i pobicie. Oskarżony spędzi 15 dni w areszcie. Sędzia był sprawiedliwy, ale nie o taki wyrok mi chodziło. Mówię to do ziomali. Napaść to napaść. Tamte 2,5 minuty kosztują mnie tylko 15 dni w więzieniu. Łagodny wyrok. Najpoważniejsze kłopoty z prawem miałem przez kobiety. Z powodu kobiet. Nie będę się biernie przyglądać demoralizacji naszych dzieci. Żyjemy w seksistowskim społeczeństwie, a wszyscy wytykają mnie palcem. Pytają, rozumiesz kobiety? Jeśli dziewczyna pozwoli, mogę ją klepnąć na teledysku w tyłek. Mogę pić szampana, ale wszystko z umiarem, z klasą. Lips ain't shit,
is a trip. I love the way she licks her lips. See me jocking, put a little twist in her hips, cause I'm watching. Nie zawsze muszę pisać o dobrych kobietach. Każda jest inna. I think that all women are different. You wonder why they call you bitch. You wonder why they call you bitch. My, Afroamerykanki, mamy dość nazywania nas sukami i szmatami przez nasze dzieci. Dear Mr. Lawrence Tucker, you keep stressing me, fucking with a motherfucker mind. I figured you wanted to know, you know, why we call them hoes, bitch. Jeśli śpiewam o złej kobiecie, mówią, on nienawidzi kobiet. Wcale nie. Ale bywają kobiety, które nazywam sukami. Chcą wyrwać ile się da. Łamią serce czarnuchowi i zabierają to, co ma. Są też męskie dziwki. Kobiety znają takie. Dlaczego są zaskoczone? Wiedzą, mówią o tym głośno. Sądzą, że o wszystkich tak mówimy. Nieprawda. Dlatego zrobiłem Keep Your Head Up i Get Around. Powiedziałem, nie napiszę o takich jak moja mama czy siostra, o silnych czarnych kobietach, ale o takich, które widuję codziennie. Na przykład Keep Your Head Up. Wydaje się, że jestem inny, ale jestem normalnym facetem. America, America. Zamknę drzwi. Panie kamerzysto, to sprawa prywatna. Cześć. Pozwolę ci posłuchać. Czy to nie podwójna moralność, gdy mężczyzna jest rozwiązły? Tak, ale nie my to wprowadziliśmy. Tego nie mówię. Tak to jest. Jak możemy śpiewać, że tak nie jest? Potępiasz kolegów, którzy są tak rozwiąźli jak kobiety? Nie potępiam rozwiązłości, jedynie tych, którzy nie panują nad sytuacją. Babka sypia z wieloma facetami i nadal jest moją kumpelą. Suka robi to dla pieniędzy. Wystawia sobie cenę. Bo masz fajny wóz. Faceci robią to za darmo. Wiele dziewczyn widziało mnie w telewizji. Chcą mnie poznać. To sława tak na nie działa, nie ja. Widziałem, jak kobiety patrzyły na mnie, kiedy nie wiedziały, kim jestem. Nic. Jak tylko ktoś szepnął, kim jestem, błysk w oku. Staje się pożądany. Jak się z tym czujesz? Nie rozumiem. Jednego roku mogą stać obok ciebie, a następnego nie mogą. Szaleją, krzyczą. Nie mogą wytrzymać. W ubiegłym roku byłem w takim samym klubie. Żadna nie chciała się umówić ani zatańczyć. Czegoś mi brakowało. Teraz jestem po prostu uroczy. Lubię seks bez więzi emocjonalnej. Zawsze miałem ochotę uprawiać seks z wieloma osobami, ale jednej sytuacji nie rozegrałem właściwie. Raper Tupac Shakur został zwolniony za kaucją w wysokości $50,000. Jest oskarżony o molestowanie seksualne. Dziewczyna twierdzi, że Shakur wraz z trzema innymi mężczyznami zgwałcili ją w pokoju hotelowym. Zawiedli cię fani? Tak, ale będą mnie wspierać. W otoczeniu ochroniarzy i adwokatów wszedł do sądu na Manhattanie. Raper i dwaj jego koledzy są oskarżeni o gwałt pierwszego stopnia. Zarzuty dotyczą czwartkowego zajścia. Kobieta twierdzi, że raper i tamci dwaj ją zgwałcili. Zarzuty tej pani są bezpodstawne. Obrońcy mówią, że kobieta poszła tam dobrowolnie, że taśmy z automatycznej sekretarki świadczące, że kobieta interesowała się Shakurem, zostały skasowane przez policję. Powiedz tyle, ile pozwolili adwokaci. Dziewczyna twierdzi... Co ona twierdzi? Nawet nie wiem. Ale to sprawa o gwałt. Nie zostałem skazany za gwałt. Oskarżono mnie o napaść seksualną, o dotykanie pośladków. Kobieta mówi... Nie powiem tego. Po tym, co zrobiłem w życiu. Pochodzę z domu, w którym były tylko kobiety. I teraz kobieta mówi, że coś jej zrobiłem. To przykre. It was hard.
To był emocjonujący dzień dla 20-letniej fanki, która przyznała, że dobrowolnie uprawiała seks z Shakurem 4 dni przed rzekomym gwałtem. Podczas przesłuchiwania obrońca Michael Warren odmalował portret olśnionej sławą dziewczyny pragnącej seksu z Shakurem. Podobno znały się wcześniej. Jeśli można to nazwać znajomością. Poznałem ją w klubie. Użyjmy terminu medycznego. Był seks oralny? Tak. Uprawiała to na parkiecie. Wielu facetów mówi, czego by nie zrobili, ale gdy przyjdzie co do czego... Była w klubie. Spotkaliśmy się później. Widziałem ją z kolesiami, którzy mnie jej przedstawili. Bawiliśmy się bez seksu. Wyszliśmy. Zrobiła mi masaż. Zasnąłem. Budzę się, a ona krzyczy gwałt, gwałt. Jeszcze się zobaczymy. Skląłem ją. Nie sądziłem, że mnie oskarży. Nie została zgwałcona? Nie przeze mnie. Obrona pytała, czemu nie wołała o pomoc, gdy rzekomo ją gwałcono. Kobieta zeznała, że przyjaciel Shakura powiedział, Tupac potrzebuje swoich fanów. Nie idź z tym do białych ludzi. Miliony dziewczyn chciałyby być na twoim miejscu. A ci kumple? Oni nie byli moimi przyjaciółmi. Co robili w twoim pokoju? Stykam się z mnóstwem ludzi. Podobnie jak z Led Zeppelin. Nie znają wszystkich wokół siebie. Masz trawkę? Okej, właś. Masz kasę? Właś. Masz znajomości w klubach? Właś. Nie znam go. Mój błąd. Takie miałem otoczenie. Nic nie zrobiłem. Podobno byłem z kimś w zmowie. Z kim? Czemu ja? Bo jestem Tupac. Nie jestem zły na nich, tylko na system. Nie chcę, by ktoś inny poszedł do więzienia, ale nie chcę być kozłem ofiarnym. Nie wierzyłem, że to się dzieje. Nie miałem szansy na sprawiedliwy proces jak normalny obywatel. Cześć, Tupac. Jak się dzisiaj czujesz? Wysłuchałem argumentów prokuratora. Dalekie od prawdy. Dobiły mnie. Ale pozostawiam to przysięgłym. Poznaję najskrytsze ludzkie obawy. Nie chodzi o moją sprawę, tylko o głośny rap, o tatuaże, o lęki tych ludzi. Nie rozumiem tego. Nie ma dowodów, że ją zgwałciłem. Piszą o tym gazety. Podajcie fakty. Mam zrujnowane życie, bo nikt nie zna faktów. Faktem jest, że nie znaleziono spermy, ani śladów gwałtu. Chciałem to wyjaśnić. Gdybyś mógł wrócić do nocy, kiedy to się wydarzyło, czy postąpiłbyś inaczej? Tak. Nie zamykałbym oczu, dopóki ona i wszyscy by nie wyszli. Wyszedłeś z pokoju i zostawiłeś ją z tymi ludźmi. Ani jej nie zostawiłem, ani nie przyprowadziłem. Sama przyszła? Tak. Znała ich. Ja tylko nie wyciągnąłem jej stamtąd. Moja wina, że nie okazałem więcej rozumu, więcej troski. Czy w którymś momencie miałeś świadomość, że ona tego nie chce? Przepraszam. Jestem jego adwokatem. Nie odpowie na to pytanie. Przysłuchuję się temu. Przykro mi. Nie stawiano ograniczeń. Wyszedł za kaucją. Nie mogłem się bronić. Gdybym był kimś innym, bez dowodów nie doszłoby do tego. Jestem skończony. Minął rok, a wszyscy mają mnie za gwałciciela. Powinni mnie przeprosić. Nie strzeliłem sobie w łeb jak Kurt Cobain. A powinienem, bo to jakiś obłęd. Last night,
Tuż po północy na rogu 7 Alei postrzelono i obrabowano rapera Tupaka Shakura i trzech członków jego zespołu. Postrzelili mnie. Myślałem, że już po mnie, ale nie umarłem. Więc pomyślałem, teraz wiem, jak wygląda śmierć. Cisza, nikt nie krzyczy. I zgasnę. Ale tak nie było. Dostałem 5 razy, nie umarłem. Nie udało im się. Wracam. Shakur dostał 5 kul, 2 w głowę, 2 w okolice krocza. Najpoważniejszy jest postrzał w tętnicę udową. Stan jest poważny, ale stabilny. Byłem przekonany, że żaden czarny do mnie nie strzeli, że nie muszę się bać mojej własnej społeczności. Myślałem, jestem ich ambasadorem. Nic złego mi nie zrobią. To był rabunek. Każdy, kto by wszedł do budynku, zostałby obrabowany. Policja nie chce znaleźć sprawców. Są zadowoleni. A co do wywiadu Vibe, przeczytaj wszystko. Moją wersję, ich wersję, przeczytaj, co ludzie mówią. Ci, którzy tam byli, wiedzą, co zaszło. Nagrywałem teledysk, drugą część Warning, ze strony B Big Papa. Usłyszałem, że mój człowiek jest w studiu na sesji. Poszedłem do recepcji, gdzie spotkałem André i Little Shona. Idziemy do windy, a on wychodzi, postrzelony. Tupak mnie wkurzył, obraził mojego człowieka, mówiąc, że odwrócił się od niego. Nieprawda. Rozsiewają plotki, że go wystawiliśmy. Idiotyzm. Wychodzi postrzelony. Usiłujemy go posadzić. Zadzwonił do matki. Kumpel zrobił mu skręta. Zapytałem, czy dobrze się czuje. Powiedział, nie wiem, co się dzieje. Pomagaliśmy. André Harrell wezwał karetkę. Każdy pomagał. Wszyscy podbiegli do niego, byli zaskoczeni. Podawali różne wersje, ale to ja byłem ranny. Jak dostaniesz 5 kulek, masz zamęt w głowie. Mówisz nie to, co chcesz. Ja byłem tam przez cały czas, nikt inny. Nie wiem, po co mówi co innego. Nieważne, co mówią inni. Powiedziałem swoje. Możesz mi wierzyć lub nie. Zrobiłem, co musiałem. Bóg zna prawdę. Nie ma mistycyzmu w postrzeleniu. Nie chcę nikogo nawracać. Myślałem, nie wiem, komu ufać. Dziwnym trafem Tupac Shakur wypisał się ze szpitala w środę w nocy. Parę godzin po operacji Tupac wypisał się ze szpitala wbrew zaleceniom lekarzy. Nie czułem się bezpiecznie. Stale miałem głupie telefony. Paranoja. Odbiło mi. Nie mogłem spać, byłem zmęczony. Czułem się jak ofiara, jak cel. Nawet w domu nie mogłem spać. Miałem opiekę. A jak policja przyjdzie i mnie zabije? Tajniacy? Paliłem trawę. Byłem przerażony. Bezbronny.
Czułem się więźniem własnego losu. Chciałem umrzeć. Skoro wszyscy tak się o mnie martwią, dlaczego nikt nie przyjdzie mi pomóc? Proszę się odsunąć. Przysięgli nadal obradowali. Po niewiarygodnym zwrocie jak z hollywoodzkiego dramatu, Tupac Shakur otrzymał odpowiedź na jedno pytanie. Uznano go za winnego 3 zarzutów o napaść na tle seksualnym, ale uwolniono od 6 innych zarzutów z gwałtem włącznie. Proszę, przepuśćcie mnie. Terminu odbycia kary jeszcze nie wyznaczono. Wysłano mnie do więzienia. Za młodu chciałem iść do więzienia. Bałem się, ale czułem, że to znaczy być mężczyzną. Ale to nie jest dobre miejsce. Wychodząc, każdy powie, to nie jest dobre miejsce. Mówią ci, kiedy masz wstać, kiedy się umyć, robić to czy tamto. Mogą się do ciebie zwracać w dowolny sposób, a ty musisz to akceptować. Możesz tu umrzeć. Wczoraj koleś został zabity. Nie siedział tu za zabójstwo, tylko za narkotyki. Zginął w więzieniu. Zabity przez więźnia. Z dożywociem. Czyli nie miał nic do stracenia. Przybyłem do więzienia. Brud i smród. Jesteś tu jak zwierzę. Na początku miałem kłopoty ze strażnikami, źle mnie traktowali. Usiłowali mnie złamać, bo pyskowałem. O, bogaty Czarnuch. Czarnuch! Wszyscy się gapią. Pomyślałem, rany, mam tu zostać? Powiedział Czarnuch. Użyłeś tego słowa na płycie. Czarny, nie Czarnuchy. Czarnucha wieszano za szyję, a czarny wiesza na szyi złoty łańcuszek. Nauczyłem się tam pokory. Rozmawiałem ze skinheadami. Nie lubisz czarnych. W porządku. To twoje zdanie. Chcę, by ludzie szanowali moje zdanie. Ty szanujesz mnie, ja ciebie i żyjemy w zgodzie. Ten skinhead nienawidził czarnych, ale brał ode mnie autografy dla swoich kuzynów. To znaczy, że czegoś dokonałem. Skoro brał autograf, nie mógł nienawidzić czarnych. A jedzenie? Potrawka z wątróbki. Wciskają o każdej porze. Przebój. Na zmianę. Mówię, była wczoraj. Polubiłem ją. Nie było frytek? Oszalałaś? Pióre ziemniaczane z odciskiem palca. Włos w galaretce. Jak tak można? Galaretka przypomina mi dom. Wszystko zepsuł. Ten włos. Bill Cosby to je. Przepraszam, w mojej galaretce jest włos. Chcę zwrócić. Mogę rozmawiać z kucharzem? Kucharzem był wielki Baba Joe. Pierwsze 8 miesięcy spędziłem samotnie, czytając przez całą dobę. Napisałem scenariusz Live to Tell. Miałem podręcznik Syda Filda, jak napisać scenariusz. Przypomniałem sobie inne scenariusze i napisałem. Przeczytałem mnóstwo książek. Maya Angelou, Sztukę Walki, Sun Tzu. Muzyka i teksty nie wychodziły. Myślano, siedzi, będzie bombowy album. Przeciwnie. Więzienie zabija ducha.
Nie mogłem pisać. Natchnienie znikło. Byłem zwierzęciem w klatce. Ale wielu ludzi mnie wspierało. Jasmine Guy, Jada Pinkett, Mickey Rourke. Pisał zabawne historyjki, ale najbardziej Tony Danza. Jest bombowy. Pozostanę jego fanem na wieki. Kiedy dostałem jego list, wrzasnąłem: zgadnijcie, kto do mnie napisał. W gazecie napisali, że odwiedzi mnie Madonna. Strażnicy pozwolili mi wziąć dodatkowy prysznic przed jej wizytą. Odprowadzili mnie na dół. Przyjechała? Niestety. Ale miałem dodatkowy prysznic. Najbardziej wspierała mnie matka. Po odwyku znów byliśmy z życi. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. Nie winię jej za nic. Jest super. Najlepsza mama na świecie. You all appreciate me. Piosenkę Dear Mama napisałem dla niej, ale również dla wszystkich matek. Jestem dumny z tej piosenki, trafiła do wielu ludzi. Pochodziła z albumu Me Against the World, nagranego przed pójściem do więzienia. To był hit. Me Against the World stanowił wzlot w mojej karierze. To był obłęd. Mówili: siedzisz, nie będziesz rapował. Ja na to: mój album jest na pierwszym miejscu w kraju, przed Bruce'em Springsteenem. Wracaj do celi. Dostawałem Entertainment Weekly. Mówiłem: numer jeden w całym kraju, to mój ulubiony album. Więzienie sprawiło, że chciałem iść dalej. Trzeba było 5 kul, abym dostrzegł, o co naprawdę chodzi. W więzieniu zaczynasz patrzeć z innej perspektywy. Nie wszystko bierzesz do siebie. Rozmawiasz z zabójcami. Nie możesz powiedzieć co, tylko posłuchaj, mógłbyś nie nazywać mnie... Opanowałem gniew. Starałem się nie czuć urazy do nikogo, nie miałem ochoty do nikogo strzelać. Mówili: zmiękłeś, ale nic się nie zmieniło. Po prostu nie ufałem nikomu. Nie ufaj nikomu. Mogę zginąć, jak tylko stąd wyjdę. Ale dostałem 5 kul i postaram się uniknąć dalszych. Raper i aktor Tupac Shakur wyszedł z więzienia za kaucją w wysokości $1,400,000 wpłacaną przez Suge Knighta z Death Row Records. Najbliżsi przyjaciele mnie załatwili. Dbałem o nich, o ich rodziny, a oni zwrócili się przeciwko mnie. Myślałem, co zrobić, żeby tego żałowali. Jak wrócić silniejszy i lepszy. Strach jest silniejszy niż miłość. Zapamiętaj to. Miłość, którą dałem, nie znaczyła nic wobec strachu. Podpisałem kontrakt z wytwórnią Death Row. Złożyłem apelację. Jeśli wygram, na co liczę? Odsiedziałem 11 miesięcy za nic. Nie klnę. Zwolnienie warunkowe. Jestem wolny. Cieszyłem się, że jestem w domu.
Miałem ochotę przejechać się na Sunset. Kocham Los Angeles, kocham Sunset, kocham tu wszystko. Zrobisz tatuaż? Koronę. Los Angeles to energia. Jesteśmy na Venice Beach. Siedziałem 11 miesięcy. Napisz, kocham cię. Pozwól mi popatrzeć. Tydzień temu siedziałem w celi, a teraz jestem u Montiego. Szampan, filet mignon, homar, krewetki. Każdy mówi, jesteś w domu? Zapraszam. Byłem w Roscoe, a nawet w El Pollo Loco. Marzyłem o tym. Potem pojechałem do studia i nagrałem 24 kawałki w niecałe 2 tygodnie. Zmiksujesz później. Dodaj perkusję i resztę. Zrób to, kiedy raperzy wyjdą. Wtedy jest świeże, dobre. Wzmocnij rytm. Zrób to. Koniec na dziś. Przesłuchamy to później. To wszystko. No i tyle. Pomyślałem, że tak najlepiej dać temu upust. Zamiast płacić miliony psychoterapeucie, poszedłem do studia. Taniej. Zaczynamy. Kalifornia wstanie. Out of jail, California dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming. Fiending for money and alcohol. The life of a west side player with cowards die in a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA we wear chucks, not ballys. Yeah, that's right. Dressed in loafs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we can lie with other truth. Zrozumiałem, że Tupac to Death Row. Łączą nas nie tylko interesy. Tupac jest jak brat. Lubię wszystkich w wytwórni. Lubię Suga, Snoopa i Dre. Kolegujemy się, mówię otwarcie. Oto Tupac i Dr. Dre. Oto Weekend Rock. Mówię, Dre, chcę nowe melodie i to zaraz. Powstała California Love. Mówię, jesteś mi to winien. Jestem nowy w Death Row. Wyszedłem z więzienia. I tak nie skończysz szybko swojego albumu. Lubię współpracować z kreatywnymi, utalentowanymi ludźmi, takimi jak Pac. Tworzy swoje teksty przy mikrofonie. To fajne. Wstąpiłem do Death Row też z powodu Snoopa. Oto ulubieńcy Ameryki. Snoop, Doggy Dogg i Tupac. Facet ma styl. Wiadomo, że to robota Suga Knighta i Death Row. Ale kto wiedział, że to przetrwa? To ja i Snoop w Two of America's Most Wanted. Bomba. To singiel. Stanie się hymnem rapu zachodniego wybrzeża. Potrząśnie całą muzyczną sceną. Oh shit. You done fucked up, man. You done put Two of America's Most Wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses. Picture perfect. I paint a perfect picture. Bomb the hooches with precision. My tits took you with you with that and double OP. Dog, my fucking homie. You the cold ass nigga on the mall. Showing up. I keep my hand on my gun because they got me on the run. Now I'm back in the courtroom waiting on the outcome. Ja i Snoop reprezentujemy rdzeń getta. Snoop stronę spokojną, przepisową, bez wyskoków, ugodową. Ja radykalną, bez zahamowań, nieugiętą. Razem reprezentujemy dwie strony tej gry, spokojną i bezlitosną. Oto reklama Death Row. Death Row, twoja sztuka wzniesie się na wyżynę i dostaniesz zapłatę. Policzcie ze mną. To setki. O te pieniądze walczyłem 10 lat. Dostałem, ale musiałem zapłacić jeszcze więcej. Byłem winny Death Row.
Zapłacili mu, żyje jak pan. To nie tak. Ktoś chce mnie pozwać. Muszę zapłacić, chociaż nic nie zrobiłem. Nie chcę się włóczyć po sądach. Muszę pracować. W przyszłym roku Death Row zarobi tyle, że będziemy musieli drukować własne pieniądze. Ja i Shock będziemy na $100. Tak będą wyglądały. Trzeba zacząć od dna i piąć się w górę. Powitajcie znanego rapera, nominowanego do nagrody Grammy, Tupaca. Ludzie nie rozumieją, że to nie tylko zabawa. Ja pracuję. Wyszedłem z kadru? Kręcimy. Jak coś robię, to już robię. Nie ma krwi? Jestem bardziej odpowiedzialny, dojrzały i skupiony. Y'all don't bring us flowers anymore. W więzieniu nie pamiętałem, dlaczego rapuję, ale po dłuższej nieobecności lubiłem chodzić do studia. Lubię tworzyć. Lubię muzykę i lubię aktorstwo. Mogę być kimkolwiek, pozostaję sobą. Dlatego sprzedałem 6 milionów płyt, dlatego wyszedłem z więzienia bez szwanku. Dlatego jestem tym, kim jestem, że mogę spojrzeć sobie w oczy i odnaleźć duszę. Nie zaprzedałem jej. Pomyślałem, mam moc. Death Row ma moc. Połączmy nasze moce. Pies gotów zabić. Chcę zabijać. Kocham moich artystów. Są dla mnie jak rodzina. Jeśli postanowią rzucić rap, nadal będą moimi kumplami. Nadal będziemy razem. Ja jestem potrzebny im, a oni mnie. Nie spotykam się z nimi tylko w interesach. Trzeba szanować swoich ludzi i trzeba kierować Death Row. Słyszałaś o tym. Damu? Damu, siad. Death Row znana jest z gangsterskiej mentalności. Nie wpakujesz się w kłopoty? Death Row znana jest przede wszystkim z sukcesu. Powodem obaw jest ten człowiek wysiadający z limuzyny. 190 cm wzrostu, ponad 160 kg wagi. Marion Knight, przydomek Shook. Skrót od Sugar. To sprawna, profesjonalna firma. Podoba mi się. W wieku zaledwie 30 lat i z długą kartoteką policyjną, w tym 3 wyroki za ciężkie przestępstwa, Knight stanął na czele wytwórni płytowej wartej 100 milionów i stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży muzycznej. Kontrowersje wokół Death Row Records. Właściciel jest gangsterem. Wszyscy pytali o Death Row. Shook nie jest gangsterem. Jest spoko. Wiem, co jest moralne, ale trzeba lekceważyć moralność, gdy żyjesz w złym świecie. Skoro jesteś w piekle, jak możesz być aniołem? Wśród diabłów chcesz być aniołem? To samobójstwo. Trzymaj się, Tupac, jesteśmy z tobą. I jeszcze jedno. Każdy, kto chce być artystą, chce być gwiazdą, chce mieć producenta swoich kaset, płyt, niech przyjdzie do Death Row. All on the record.
Gdy wyszedłem z Paki, ta heca między zachodnim a wschodnim wybrzeżem zaczęła się na dobre. Wschodnie wybrzeże nie kocha doktora Dre i Snoop Dogga? Nie kocha Death Row? Zachodnie wybrzeże należało do Death Row, wschodnie do Bad Boya. To ja jestem producentem, o którym była mowa. Wszyscy myśleli, że to jest wojna na sprzedane płyty, na popularność. Ale to była sprawa osobista. Kocham wschodnie wybrzeże, pochodzę stąd. Czułem, że Puffy i Biggie chcą zniszczyć cały mój dorobek. Stałem się nieustępliwy. Pogonię Biggiego. W czym problem? Biggie wszystko gra, mały. Już go nie ma. Ty tu rządzisz. Reżyserowałem teledyski. Tak. Ty żyjesz? Jesteś cały? Fajnie, że wyszedłeś. Tak? Fajnie? Nie zabijaj mnie. To był pomysł Puffiego. Jestem tylko raperem. Proszę. Nie zabiję. Byliśmy dawniej kumplami i będziemy zawsze. Chociaż jesteś nadętym dupkiem. Nagrałem piosenkę z Faith, żoną Biggiego. Faith to moja kumpela. Buźka mała. Potem Hit 'em Up. To klasyczna pieśń bitewna. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. I'm a self-made millionaire. Thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house? Now it's all about Versace. You copy my staff. Five shots couldn't drop me. I took it and smashed. Now brothers have to register. With my AK, I'm still a thug that you love to hate me. No, I'm so glad you won't grab your glass when you see too hard. Wszystko stało się tak szybko. Ten konflikt wymknął się spod kontroli. Kumple ginęli. Czułem się odpowiedzialny, ale nie mogłem tego zatrzymać. Nie jesteśmy źli na cały Nowy Jork, tylko na pewnych ludzi. Niedługo wychodzi nowa płyta zatytułowana Jeden Naród. Efekt współpracy wschodnio-zachodniej, żeby zniszczyć ten nowy trend. Wszyscy pragną wojny między wschodnim i zachodnim wybrzeżem. To tylko konflikt między dwoma raperami. Wojny wymyślili dziennikarze, aby na tym zarobić. Ciągną ten dramat w nieskończoność. Nie pytajcie mnie i Biggiego, skąd ta wojna. Mówicie w tysiącach domów, w 300 krajach o tej wojnie. Inaczej nie wiedzieliby o jej istnieniu. To informacja stwarza problemy. Obaj musimy być bardziej powściągliwi. Życie bywa pochrzanione. Sometimes life gets messed up. W Death Row odnosiłem sukcesy, ale nie byłem szczęśliwy. W twoim życiu jest wiele bólu. Czy kiedyś będziesz żył normalnie i szczęśliwie? Nie. Ale dążę do tego. Na razie staram się żyć szczęśliwie i wykorzystać to, co mam. Staram się żyć jak najlepiej. Nigdy nie jest idealnie. Czułem się jak w pułapce. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Nie mogłem się przenieść do innego łóżka. Takie życie mi dano, takie sobie stworzyłem. Uważałem, że nie mogę się zmienić. Ani dla sądu, ani dla nikogo. Czułem, że coś się stanie. Jest to na moich kasetach. To śmieć. Gdzie on jest? To było proroctwo. Przepowiadano mi śmierć. Dlatego nagrywałem po trzy piosenki dziennie.
Nie mamy tyle czasu, żeby poświęcić go jednej piosence. Gdybym umarł, gdyby coś mi się przydarzyło, jestem na to przygotowany. Uważałem, że wykończyć mnie może jedynie śmierć, a nawet wtedy moja muzyka będzie żyć wiecznie. Coś, co uwielbiamy wszyscy. Jedyne, za co umrzeć warto. Nic tylko ból tej gry treścią, pogoń za fortuną i sławą. One thing we dying for, nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. Standing at the world through my rear view, just looking back at the world from another level, you know what I mean? I stare. Około 21:00 kamery przemysłowe MGM Grand zarejestrowały Tupaca, Suge Knighta i członków Death Row. Bili rzekomego członka Southside Creed, Orlando Andersona. Tupac, Suge i inni zaatakowali Andersona, bijąc go i kopiąc. Przerażeni przechodnie rozpierzchli się, gdy grupa wybiegła na ulicę. Scream to God, he can't hear. Heart beating fast, time to die. Watch the time fly. Staring at the world through my rear view. Scream to God, he can't hear. Heart beating fast, time to die. Watch the time fly. Wow. Tuż po walce Tysona z Seldonem Shakur wraz z szefem wytwórni, Sugiem Knightem, jechali do klubu. Zatrzymali się na tym skrzyżowaniu. Wtedy z sąsiedniego samochodu otworzono do nich ogień. Shakur dostał kilka strzałów w klatkę piersiową. Kierowca, szef wytwórni, został draśnięty w głowę. Tupac trafił na intensywną terapię. Jego stan jest krytyczny. Cały weekend fani gromadzili się przed szpitalem. Przeszedł już dwie operacje. Usunięto mu prawe płuco. Traci chwilę nieprzytomność. Był tu Jesse Jackson. Rodzina nadal czuwa. Wbrew doniesieniom, że rany nie zagrażają życiu, stan jest bardzo poważny. O 4:03 po południu Tupac Shakur zmarł. Kto mnie zastrzelił? Nie wiem. Niestety. Moja śmierć jest pewnie tragedią, jak u Szekspira, ale nie czuję urazy. Kocham wszystkich. Powitajcie matki Biggiego Smallsa i Tupaca Shakura, Afeni Shakur i Violetta Wallace. Patrzę w przeszłość. Było trudno. Nie postępowałem aż tak źle. Mój sposób życia, moja mentalność były częścią stawania się człowiekiem. Ale wszyscy dorastamy. Tak jesteśmy stworzeni. Albo się rozwijasz, albo znikasz. Nie chcę być zapomniany. Byłem niewygodny dla niektórych ludzi, ale moja społeczność nadal mnie kocha. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes, learn to see me as a brother instead of two distant strangers. I owe him everything. Wszystko zawdzięczam ulicy. Tam okazano mi miłość. Dostałem ją od kumpli z ulicy i tam dostrzegłem to, co powinienem robić. Tam był prawdziwy świat. Przesłanie: młodzi czarni mogą wszystko, jeśli tylko dasz im szansę. A do moich kumpli: musimy panować nad sobą. Nie mówię, że ja zmienię świat, ale na pewno rozpalę umysł, który tego dokona.
Głowa do góry. Rób, co trzeba. A wtedy ja odrodzę się w tobie. And then inside of you, I'll be reborn. Wersja polska na zlecenie kanału plus Studio Publishing. Tekst Ewa Stochwicz, czytał Maciej Gudowski. Fucking screw up, got introduced to the game, got an ounce of fucking power. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. We had the real dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Show they clothes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Memories of high speed when the cops crash. As I laugh, pushing the gas when my clocks blast. We was young and we was dumb, but we had heart. In the dark, but we survived through the bad parts. Many dreams is what I had, and plenty wishes. No hesitation and extermination of these snitches. And me as bitches, they still continue to pursue me. A couple of movies, now the whole world's trying to screw me. Even the cops tried to sue me. So what can I do but stay true? Sipping 22s of brewing. Now the media is trying to test me. Got the press asking questions, trying to stress me. Misery is all I see, that's my mind state. My history with the police to shake the crime rate. My main man had two strikes slip. Got arrested and flipped. He screamed thug life and emptied the clip. Got signed up running from the police. Sometimes it's hard to wake
wake up in the morning, mind full of demons. I don't wanna hear them anymore. Got me heartbroken, fine. So many babies screaming cause they singing destruction before they see a human being. So they start smoking weak, we'll never get our day until we learn to pray. Keep our families in shape cause they all broken. Why do ghetto birds die before we learn to fly? Somebody else's child, cooking guns, smoking weak, can all make a change. So I'm told, but I haven't seen the change unfold. I keep hoping, please, if you prefer to breathe, communities in need of people that believe. Keep your eyes open, I can only say I'll try until the day I die. I promise to be wise with my heart open. Greed brings only misery, a way to tragedy. So I stay sucker free, only a few chosen rise. My ghetto queens rise, don't be afraid to try. Too many of us die for the door to open. Wise, my brothers be wise, stay focused on the prize. Though everybody dies, we can only learn to take our anger and our hate, control our mental state, settle down and set it straight. Maybe we can learn to take a second to pump our brakes before we set it, regret it later and let it escalate. Cause by then it's just too late. There's so much we can take, and there's only so much someone can swallow or tolerate. But to the point that it just breaks, snaps, and that's all it takes. You think that we was learning from other rappers' mistakes, but we ain't. It's plain to go against. With every artist comes an image he portrays and a picture that he paints. But in the midst of all this anger and this angst, never once did you hear me say I'm a gangster. And I ain't hear no complaints, but I know that I will always continue to grow. Long as I lead and never follow no one else's shadow, there will never be another me, and that I can guarantee. That's why the fuck I remain sucker free to this day. The game will never be the same, no matter how much fame or success they attain. There will never be another me, and no matter what they do, there will never be another you. You can search but you'll never find. You can try to rewind time, but in your hearts and your minds, we will never die. We are forever alive and we continue growing, one day at a time. Don't get caught in the publicity and caught in the hype. Rappers are regular people minus money and life, searching for fortune and fame and superstardom. All the jury, all the cause, whose crews are hardest. Now the hip-hop police, surveillance is watching, and the kids think peace is their only option. Outlaws born filthy, guilty as charged. My memories are Gaddafi, my Machiavelli lives on. You think the industry is fun, ain't no pity with guns. And when your money is up, that's when your enemies come. So if he died and came back, would he try to save rap? We needin' to change, the drama remains. I spent my whole life, yeah, fighting myself that I can't win. So I'm inviting some help, and ain't now and then. I take rights from the left, I'm still just like a kid looking for stripes on my belt. Yeah, and that day is a fight in itself. So I just pray and hope God take a life to myself. No matter how much I try, stay alive, I'ma die, man. Still standing and in love with my pride. I win one way at a time, keep the faith in your mind, and we continue growing, one day at a time. Damn.